tęsknoty, a jeśli stanie się na grobach polskich żołnierzy, to w sercu coś bliża, tego dotknięcia serca, tego dotknięcia ducha życzę wszystkim, którzy będą ten film oglądać. Nazywam się ksiądz Józef, przyjechałem z Dolnego Śląska, Siepic, z moim wspaniałym przyjacielem, przewodniczącym Rady Parafialnej Zbigniewem Władzińskim. Proszę Państwa, razem opracowaliśmy ten wspólny projekt pana Zbyszka. Podziękowany królowi, prezydentowi i ludziom, którzy aktywnie uczestniczą w obchodach właśnie kolejnych rocznic tutaj na globach polskich. Uroczystość roczną został ufundowany nowy
uczestniczyć w naszych uroczystościach. Proszę sztandary oddają cześć ołtarzowi i idą na miejsca boczne.
pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się, wierzymy się, wysławiamy się, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, dobrze Ojcze Wszechmocny, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzie grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładzie grzechy świata, zmiłuj się nad który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Słuchaj Święty, Chwała Boga Ojca. Amen. Gloria, 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 Boże, Ty zabrałeś wszystkie nakazy świętego prawa, przykazami miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Siadamy na słuchanie Słowa Bożego. Przeczytanie. Wszystko na swój czas. Jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas wsadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzone. Czas zabijania i czas leczenia. Czas służenia i czas wyrywania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas wąsu. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Czas pieszczot cielesnych i czas powstrzymywania się od nich. Czas szukania i czas tracenia. Czas zachowania i czas wyrzucania. Czas rozdzielania i czas zszywania. Czas milczenia i czas namienia. Czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu do trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenia o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Poznałem, że dla Niego nic lepszego niż cieszyć się i otrwać, by szczęścia zaznać w swym życiu. In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis. Met het rijk ten hemel is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor 1 denarii per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond de derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot hem: ga ook wijngaard en ik zal u geven wat werk is. En zij ging. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hem: wat gestaat hier de hele dag werkeloos? Ze antwoordde hem: niemand heeft ons gehuurd. Daarom zei hij tot hem: ga ook jij naar mijn wijngaard. Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: roep de arbeiders en betaal hem uit, te beginnen met de laatste en zo tot de eerste. Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kreeg ze elk één denari. Toen u ook de eerste kwamen, meende deze dat ze meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denari. Ze namen wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar van morgen en zeiden: deze hier, die het laatste gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt. En gesteld ze gelijk met ons, die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt u niet met mij overeengekomen voor één denaar? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan u. Mag ik soms met mijn niet doen wat ik verkies? Of zijt u kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Zo. Standing still at this moment. There is no room now for
before other things. This moment demands our full concentration, our full devotion, our full presence as human beings. This is a time for mourning, for tears, for praying, for remembrance, but also for gratitude. Words can hardly express how proud we Dutch people are of the Polish soldiers who sacrificed themselves for the liberation of our country. Odwaga jest polskim winem lasem. Courage was invented by the Poles. The members of the Polish Prussian Brigade Group are the workers of the first hour who are mentioned in the Gospel of St. Matthew. They suffered the burden of the day and the heat of the afternoon, which means the violence, the resistance of the enemy, the wounds, the casualties, the fear, and even death. No reward can ever compensate for what they have suffered during their battle for our freedom. But we try. We try to give them and us the time they need, we need to remember them. Every year in September, this year for the 70th time. We think of them, we pray for them, and we bring them a heart of thanks. And we say, thank you very much for all you have done for our country. We shall try to say in Polish. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, co zrobiliście dla naszego kraju. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod podsłuchem i łapem, został umęczony i pogrzebany. I znał Chrystusa trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w parę, sądzi żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera imię i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na obrzeżeniu grzechów i oczekuję zgrzeszenia zmarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca w niebie, który rozumie wszystkie języki świata, skierujmy wspólne modlitwo o pokój w naszych sercach i na całym świecie. God, wij bidden u voor alle mannen en vrouwen die hun leven wagen voor vrede, die voor hun medemensen de bres springen, die strijden tegen onrecht en onderdrukking, dat zij ongeroerd blijven en trouw mogen blijven aan hun taak. Laat ons bidden. Goede God, wij bidden u voor alle mensen die moeten leven met oorlog, onderdrukking en geweld, dat zij bescherming mogen ontvangen, dat mensen zijn die hen in veiligheid mogen dienen en alles wat zij nodig hebben om mens te kunnen zijn, laat ons bidden. Heer, God, wij
bidden voor al onze dierbare overleden. Voor de Poolse soldaten die gevallen zijn voor onze vrijheid. Voor mensen die strijden en hun leven geven, opdat de wereld beter kan worden. En we willen hier vanavond met name noemen als jaargetijde Henny Bouwman-Bouwman, als jaargetijde Chris Bijman, Cora Baltus, Albert en Lies Baltus, Anton Baltus, Riet Baltus, Jan Alten, Bart van Achters van Lund, Jan Schuijer, Anton Klaps, Wilma Huisman-Rutte, de overleden familie van Kemp, de oude Smeurs Maas en Gooi, Henny en Anna van Dam Hendricks, Ria Berendsen-Jans, Jan Kuijs, Sien Fontijn van Bunnen, de overleden familie Janssen Sel, Maria de Dorsvorst, Henk Bierman, Jan en Timo van Plank, Truus Dekkers-Peters. Dat zij allen hun plaats in het huis van onze Heer gevonden mogen hebben. Laat ons bidden. Módlmy się za wszystkich Polaków, którzy językiem ojców mówią pacierze, aby nigdy nie zwątpili, że za trudy ziemskiego życia Bóg przygotował dla nich wielką nagrodę w niebie. Ciebie prosimy za młodzież polską tutaj zgromadzoną i młodzież naszego świata, aby umiała budować potęgę swego ducha i swego człowieczeństwa. Ciebie prosimy, Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który na każdej mszy świętej wysłuchujesz nasze modlitwy i trudy ziemskiego życia łączy z krzyżem w nadziei zmartwychwstania. Wysłuchaj modlitwy nasze, napełnij nas swoim pokojem, a swoich naszych zmarłych zapisanych w pamięci w sercu oddasz życiem wiecznym, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Chór i promieki śpiewają barkę.
czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha Świętego, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekopisnego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wykładamy Ciebie z radością wołają, bo właśnie razem z Tobym sam, sam, sam. Pokornie błagamy, aby Duch Święty się
zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoje pustynie na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem oraz całym społeczeństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Ręka, otwarty już obrocz Pana. Obecnie samy Maria i Wódka Chrystus. Eine heilige Großvater, mit der Apostel, der mit allen Heiligen, die hier ins Leben in Welde gaan. Waarlijk bevonden worden, heeft eeuwig leven in dat te zijn. En die loven en eer door Jezus Christus, uw Zoon. Jednego roku wziąłem do ołtarza młodzież
przynajmniej dwie podpory, żeby był mocny. I człowiek, który wyciąga ręce do innych, buduje mosty i tego budowania mostów między narodami, między wyznaniami, między ludźmi bardzo nam potrzeba. Dlatego bardzo odpowiedni jest gest podanej dłoni osobie, która obok ciebie stoi. Ja w waszym imieniu chcę podejść do weteranów, podać im dłoń, podziękować za to, że ich brygada zapłaciła wielką cenę na ołtarzu ojczyzny za naszą i waszą wolność. Modlimy się o zbawienie dla tych, którzy odeszli, o zdrowie dla tych, którzy są. Kochany siostro i bracie, buduj mosty przyjaźni w małżeństwie, w rodzinie i między narodami. Jeden Bóg łączy wyjątkowo ludzi między sobą. Podajmy sobie wszyscy dłoń ze słowem pokój z tobą. Thank you.
żadnej pomocy wszystkim, których pośmiłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę przyjść. Na zewnątrz jest dość intensywny deszcz, dlatego zmieniamy program. Chcę, żeby orkiestra usłyszała i wszyscy. A więc nie wychodzimy pod pomnik. Wszystko kończymy tu w kościele ze względu na to, że jest dość silny deszcz. Kochani, jeszcze kilka takich myśli. Jedno z ostatnich słów młodych żołnierzy w Tuf Drill, którzy w młodości kończyli swoje krótkie życie, brzmiało: przywieźcie nam tu Polskę, naszą umiłowaną ojczyznę. Młodzi chłopcy z Polski, żołnierze wołali. Kola Bartusen mówiła mi osobiście, słyszała te słowa: przywieźcie nam tu Polskę. I kochani, przywieźliśmy po 70 latach, przywieźliśmy dzisiaj Polskę w sercach, duszach i umysłach. Jest tutaj dziś dużo Polaków. Były najwyższe władze Rzeczypospolitej. Jest polskie wojsko. Są sztandary. Sztandar specjalnie wykonany w Łodzi na dzisiejszą uroczystość jako kopia oryginału, który znajduje się w Instytucie Historycznym w Londynie. Jest zespół ludowy Młodzież Promyki Krakowa od 20 już lat. Każdego roku uczestniczą w tych uroczystościach. Są delegacje szkół, jednostek wojskowych i przedstawiciele rzemiosła. Stojąc niejako w pobliżu grobu młodych polskich żołnierzy, modliliśmy się o ich zbawienie i o pokój. Pokój w Europie i pokój na całym świecie. Kochani, pragnę jako Polak, ksiądz kochający Polskę, ojczyznę, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy na różne sposoby opiekują się grobami naszych bliskich Polaków. Pielęgnują pamięć o poległych. Pozdrawiamy wszystkich tu obecnych weteranów. Wiemy, że w ciągu 70 lat te obchody miały przeróżną formę, przeróżny kształt. Coraz bardziej doceniamy, coraz bardziej uczymy się i myślę, że ten śpiew wspólny coraz lepiej nam wychodzi. Ta czarna Madonna jest dowodem, jak Matka Boża nas jednoczy. Kochani, jutro wasze dzieci złożą kwiaty na mogiłach żołnierzy wojny. Dziękujemy dzieciom za te dowody pamięci o żołnierzach wojny i o polskich żołnierzach. Niech wasze holenderskie dzieci nigdy nie przeżyją już terroru, przemocy i wojny. Niech wasze dzieci i nasze polskie też żyją w przyjaźni, a wszelkie konflikty nas dorosłych niech będą rozwiązywane na płaszczyźnie dialogu. Najtrudniejsze sprawy w małżeństwie, w rodzinie, w państwie, w Europie można rozwiązać, jeśli ludzie siadają do wspólnego stołu i jeden drugiego słucha. Można wszelkie problemy tak rozwiązać. I myślę, że ludzkość coraz bardziej dorasta do tej mądrości Ewangelii. Dialog. Szanuj nawet ludzi inaczej myślących. Szanuj. Możesz się nawet dużo nauczyć od swojego wroga, jeśli nie jesteś zamknięty w sobie. I takiej kultury chcemy sobie życzyć.
Zdaje się, że panowie chcą coś powiedzieć. Bardzo proszę, mikrofon dla wszystkich. Szczęść Boże, ponieważ nasza uroczystość dobiega końca tu, w pięknym kościele, w imieniu Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego mam zaszczyt uhonorować odznaczeniem 70-lecia bitwy pod Arkiem medalem generała Stanisława Sosabowskiego wielkiego przyjaciela Polaków, pana Arno Balduzera. Proszę uprzejmie. Kochani,
niech ta potęga polskiego ducha tu czczona dalej trwa. Proponuję, żebyśmy na końcu zaśpiewali jeszcze raz ostatnią zdrobkę czarnej Madonny. Jeszcze raz, bo to nam naprawdę dobrze wychodzi. Teraz wstaniemy i pomodlimy się krótko polskim językiem, bo ogromnie się cieszę, jak znajduje Polaków, gdzie za granicą modlą się po Polsce. Ciup do kwateru, planie zginne modlitwy, czczą Matkę Bożą, budują polskiego ducha. Mario, pokaż się Matką polskich dzieci, które czczą Ciebie tutaj w Polanie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Mario, Królowo Polski, módl się za nami. Mario, Królowo Polski, módl się za nami. Mario, Królowo Polski, módl się za nami. Pan z Wami.
pomagać, pomagać. Do modlitw francuskich. Okay, I'm so glad that I understand. Okay, so...